Cześć. Oto update z ratowania bananowca po dwóch tygodniach. Jak widać, sytuacja nie wygląda kolorowo, bo większa roślina prawie uschła. Jest to niestety wina przędziorków, których nie udało się usunąć poprzez zwykłe mycie. Nie chcę tej rośliny traktować chemią, bo wiem, że tego nie przetrwa. Ta chemia jest bardzo drażniąca i po prostu ta roślina się raczej tą chemią spali niż cokolwiek tutaj osiągnę. Więc wolę pozostać przy naturalnych metodach opryskiwania rośliny, tego mojego bananowca, wodą z czosnkiem i umycia mydłem. Zrobię to jeszcze raz, natomiast tą większą roślinę planuję znowu przyciąć, zanim będzie za późno. Tym razem wyciągnę wnioski i zrobię to wcześniej, zanim cała tutaj się no, mi rozpadnie. Mniejsza roślina też jest zaatakowana, no ale jak widzicie, ma się dużo lepiej. Widocznie nie oszkodziłam jej korzeni. Natomiast jest y, dobry znak. Tutaj, w miejscu, gdzie usunęłam tą starą roślinę, rośnie nowy bananowiec. Mam nadzieję, że może coś z tego będzie. Y, na górze mam. Y, doniczkę z drugim kłączem, które wsadziłam eksperymentalnie do ziemi. No, na razie tam się nic nie dzieje, podlewam. Zobaczymy. Może, może też wyrośnie. Dam Wam na pewno znać.